Uwejoła, aloha, bracia i siostry, witam bardzo serdecznie, z wielką miłością. Rozpoczął się już sezon grzybowy, a więc wiadomo, że jestem zasypywany pytaniami, kiedy chory. I cóż mogę rzec, w tym roku nie mam aż takiego jakiegoś parcia na muchomory. Na pewno nie na surowe, bo ten temat już tam gdzieś za mną jest. A co do suszonych, to nie mam żadnego parcia. Troszkę tam coś myślałem, że fajnie by było zjeść suszonego właśnie muchomorka, ale nie są takie jakieś tam duże myśli, czy właśnie takie parcie. I też właśnie przede wszystkim nie mam jak ich suszyć. Nie mam warunków, żeby tam gdzieś na nicę, na słońcu, nie mam piekarnika, nie mam strzelki dla grzybów, więc po prostu w tym roku prawdopodobnie tutaj temat pozostanie. Chyba że są osoby, którym naprawdę zależy na mojej wiedzy i doświadczeniach, to w opisie filmu zawsze jest tutaj numer konta. Mogę, jakby komuś właśnie bardzo by zależało, to mogę zakupić taką strzelkę. Ceny, jakie są takich suszarek, to są jakieś tam, zaczynają się w pierwszym sklepie od 100 zł. No ale to tak jak mówię tutaj, nie robię żadnej oficjalnej zbiórki, nie zachęcam. Jedynie jak komuś naprawdę zależy na mojej wiedzy, na doświadczeniach, to w opisie filmu jest numer konta, może dam jakiegoś PayPala. I cóż mogę powiedzieć, jeżeli są tutaj osoby, którym zależy tak na tych muchomorkach w tym roku, to wszystko wiadomo, ja sam nie mam takiego oparcia. Żyję też skromnie, dlatego też tutaj nie zamierzam planować zakupów suszarki do grzybów. I cóż mogę powiedzieć, taki tutaj spontaniczny filmik. O, a przede mną tutaj mała rzeczka prawdopodobnie. I zawsze oczywiście lasy. Cóż więcej mówić. Tutaj spokój, gdzieś tam w miastach szaleństwo, polityce, ustawy, jak to zwykle bywa, a tutaj w lesie cisza i spokój. I polecam właśnie każdemu jak najbardziej czerpać z tej natury, z tej ciszy, zwłaszcza w tych lasach. I ja zawsze o tym powtarzam, ale cóż, patrząc na ten internet, jak wiele osób patrzy, walczy ze sobą i tak dalej, jak mało ludzi jest w lasach, tutaj myślę, że warto wspominać o tym jak najbardziej, że las, spokój, natura to jest to, zwłaszcza w tych czasach, które obecnie się zadziwają. A więc cóż, do meritum, jak ktoś chce uchomorki, to wszystko w opisie. Pozdrawiam serdecznie.